Dobry, dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w drugim już odcinku z naszej serii 60 Seconds. Dzisiaj spróbujemy ponownie przetrwać apokalipsę, moi drodzy, której nie udało nam się przetrwać w poprzednim odcinku. Weźmiemy sobie teraz apokalipsę Batman, czyli mamy tylko 10 sekund na zwiedzanie. No, już jest nieco trudniejszy poziom. Mam nadzieję, że rodzina się jakoś normalnie ułoży, bo będzie troszeczkę przerąbane, jeżeli nie. O, widzę, że strasznie... Strasznie słabe ustawienie, ale tutaj mamy najwięcej rzeczy, które nas obchodzą, tak więc zacznijmy od maski gazowej. Jak pamiętam, mapa bierze jedno, tak, więc radio bierze też jedno. Dobrze, moi drodzy, mamy super rzeczy już na sam początek zbierania. Bierzemy zupę, bo nam jej brakowało w poprzednim odcinku. Córka zajmuje całe 300. Weźmy sobie ją już, bo potem nie będzie czasu na... No chodź, córka. Bo potem nie będzie czasu na to, żeby ją brać. Dobrze. Weźmy sobie strzelbę na 2, tak? Weźmy zupy dużo. Dobra. Timmy i woda. Dobra. Timmy został wrzucony do schronu. Teraz musimy przyjść, przybyć wziąć żonę. I weźmy tą... Weź tą latarkę, cepie. Dobra. Teraz szybko po walizkę i chyba będziemy mieli wszystko. No i chyba o czymś zapomniałem. Możesz, kurde, no już nic nie zdążę. Mam nadzieję, że jakieś w miarę dobre rzeczy zabrałem. Zabrałem dużo zupy, dużo wody. Nie wziąłem amunicji do tej strzelby. Miejmy nadzieję, że znajdziemy ją w schronie, bo jeśli nie, to będzie przerąbane. Mam spray na owady bodajże, jak mi się wydaje. Mam. Dobra, no nie jest tak źle, tylko mamy strasznie słabe zapasy wody. Nie mamy apteczki ani kłódzki, czyli słabo. Ale co się znalazło? Znalazła się siekiera. Mamy amunicji do naszej strzelby, to niedobrze, ale mamy karty. Dobrze. Udało mi się jakoś w miarę dobrze wyposażyć nasz schron. Wtedy już oczywiście menda zarośnięta. Nikt nic nie czuje. Nie, chyba przez pierwsze dnie nie czuję nawet pragi. To jest najważniejsze. Czyli możemy po prostu nie pomijać. Nie, nie będziemy szkodzić. Świetnik jest przeładowany puszkami po zupie, a więc... No nie chcę tego zużywać na razie, no ale dobra, jak już trzeba, to trzeba. Bo nie chcę, żebyśmy się ciemi się pochorowali, bo nie mamy przecież tego... apteczki, tak? Dobrze. Nie możemy jeszcze szykować. Nie jesteśmy fanami dziwnych zapaszków w schronie, ale gdy do naszych nosów dotarł smród palenicy, szybko zdaliśmy sobie sprawę z tego, jak bardzo uwielbiamy aromat pod tytułem Nic się nie pali. Ogień, musimy szybko go zgasić i ratować nasz dobytek. Nie mamy dość czasu, by uratować wszystkie przedmioty, na których nam zależy. Który z nich jest ważniejszy? Ratujcie radio. Bez radia nie przeżyjemy. Na razie nikt nie jest odwodniony. O, wszyscy dostają picie. A zgadnijcie kiedy? Jutro. Dzisiaj dostaniecie picie. Bo już wszyscy odwodnieni. Ale jak się nauczyłem z poprzedniego odcinka, wody trzeba oszczędzać, zwłaszcza że mamy tylko dwie butelki. Dobrze, że je zebrałem, bo mielibyśmy tylko jedną. Nie ma nic bardziej irytującego niż cisza, a to właśnie dochodzi z naszego radia. Zero muzyki, zero paplania, nic, czy możemy coś z tym zrobić, gapienie się na radio. Tak, a to jest zepsute. Nie macie poradnikowego skauta, nie psujcie go proszę, dobrze, naprawili. Good. Tylko good, dobra. Jutro będzie trzeba już szykować ekspedycję. Dyskutowaliśmy wszystkie możliwe tematy i nikt nie jest już skory do rozmowy. Ta cisza jest naprawdę niepokojąca. Powinniśmy coś na to poradzić, nie zaczniemy konserwować sami. Konwersować sami ze sobą. Tak, posłuchajcie radę. Good, 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 good. Dobra, dzisiaj dostajecie jeść. Znaczy Dolores dostaje jeść, bo ona jest głodna od wczoraj. Wy jesteście od dzisiaj, czyli dostaniecie przygotować na jutro dopiero ekspedycję. Pójdzie Ted z maską gazową i walizką. Mam nadzieję, że...
przyniesie coś ciekawego typu woda. Pragnienie głód, pragnienie... Dobra, dzisiaj wszyscy dostają jeść i Ted leci na wyprawę. Ted, lecisz na wyprawę, bierzesz sobie walizkę ze sobą i maskę gazową. Lecisz na wyprawę, Ted. Obyś mi coś fajnego przyniósł. Minął ponad tydzień, więc myślę, że nie będzie stanowiło to dla ciebie problemu, żebyś cokolwiek przyniósł. Picie dla wszystkich, no i tutaj stanowi to problem właśnie to picie, bo nie mamy już zapasów żywności. Ktoś do nas puka, jak słyszę, ale nie możemy go puścić, bo została tylko jedna butelka wody. Tu jest niedobrze. Gromada lekarzy zapukała dziś do drzwi naszego strony, prosząc o wsparcie. Przepraszam bardzo, ale wody nie mogę dać na pewno. Za małej mamy, żeby dawać, zwłaszcza, że jest ryzyko, że też nie wróci, ale mało mi się to wydaje prawdopodobne. Dopóki mamy zapasy, możemy siedzieć w zamknięciu, ale w końcu będziemy musieli się stąd wyrwać. Dobrze byłoby udać się wprost do jakiegoś bezpiecznego miejsca, zamiast pakować się w jeszcze większe tarapaty. Naszą nadzieją są dzielni, tak? Słuchajcie, radia. To jest ważne, bo nie wydostaniemy się, jak nam żołnierze nie pomogą. Dobra, dzień 12. Jutro dostaniecie jeść. Boże, Ted, kiedy ty wrócisz? I powiedzcie, że przeniesie jakąś wodę. A trzeba było mu rzekę za ten... zaznaczyć, to by na pewno przyniósł wodę. Oni umieją wytrzymać 4 dni bodajże bez picia. No i następnym razem już będzie trzeba decydować, komu dacie, komu nie. Good. Dobra, dzisiaj jeść. Ted, proszę przynieść coś. I tak nic nie mamy, więc nie daję. Ted wrócił, Ted przyniósł wodę. Trochę. Co Ted przyniósł? Nic nie zniszczył, przyniósł 2 butelki wody, poradnik mojego skauta. Jest okej. Ted, spisałeś się, więc mogę ci coś dać. Głód, zmęczenie, tak? No to dobra, dostaniesz jeść te. Tylko teraz musimy oszczędzać na zupie znowu. Nikogo nie wysyłamy na ekspedycję, na razie mamy wystarczająco dużo zapasów. To znaczy mamy gówno z zapasów, ale jakoś trzeba przeżyć. Pragnienie, głód, zmęczenie, pragnienie. Jeszcze nic nie dostajecie, jutro dostaniecie, jak będziecie odwodnieni. Dzień 17. Odwodnienie. Jutro, przepraszam, nie mogę pozwolić, mamy bardzo... Nie możemy tego znowu stracić. I oby nikt teraz nie umarł, proszę. Dobrze, nikt nie umarł, wszyscy żyją, wszyscy dostaną dzisiaj wodę. Włącznie z Tedem. No i zostało nam tylko 1,5 butelki wody, to jest niedobre. Odwiedził nas jakiś domokrążca razem z... swoim marnym worem. Nie możemy nic dać. Kupiliście, macie 1,5 puszki zupy. Wy chcecie rozdawać ludziom za darmo. Okej, Dolores się tu trzyma najlepiej, jak widzę. No jutro ekspedycja, wyślemy Mary Jane. Minęło trochę czasu, a my nie wiemy, co dzieje się na powierzchni. Tak, dobra. Słuchajcie radia, to jest bardzo ważne. Good. Jutro. Znaczy Mary Jane dzisiaj, bo idzie na ekspedycję. Dostaniesz tą walizkę. I dostaniesz maskę gazową. I jak ją przeniesiesz, to już później nie będzie trzeba używać maski gazowej. No i znowu nie zaznaczyłem miejsca znowu. Jestem kretynem jak cholera. To zaznaczmy, żebyśmy już mieli zaznaczone na następny raz. Pragnij głód. Dzisiaj, jak obiecałem, dostaniecie jeść. I zostało nam 3/4 na 1 kraw. To się kolumę... Czyli musimy oddać mapę. No niedobrze. Źle. Właśnie, czekaj. Dobra.
Powoli kończy nam się cierpliwość i postanowiliśmy rzucić okiem na zewnątrz, by sprawdzić, czy w okolicy coś się święci. Już mieliśmy przekroczyć próg, gdy nagle w ciemności błysnęła para świecących ślepi, kryjących się w mroku. Stworzenie zaczęło upiornie warczyć. Sprawdźcie, będą żyć albo kot, albo pies. Nic już tu nie istnieje. No i to był pies. Dzisiaj dostajecie pić. Chwila, co tam pisze? Zapaliśmy latarkę i zdecydowaliśmy, był to pies, wie, tak, no, czytaliśmy to już w poprzednim odcinku. Jedna porcja wody. Na 4 dni nam wystarczy tej, czyli 8 dni można przespać jeszcze. No, dobra, nie jest źle. Głód, głód. Jutro dostaniecie jeść, bo... Nie, no nie mogę, mamy po jednej porcji dla każdego. Gdzie jest ta Mary Jane? Nie mówcie mi nawet, że nie wróci. No dobra, chłopaki, dostaniecie jeść, ale jak... No i zostanie jedna porcja dla dolarów. Gdzieś ktoś zapukał do naszych drzwi, ale gdy je otworzyliśmy, znaleźliśmy tylko leżącą na ziemi walizkę. Albo bomba, albo żywności, więc spróbujmy, jeżeli to będzie bomba, to może... Problem. Bomba. W walizce znaleźliśmy trochę zupy, ale ble, była przeterminowana, nie czujemy się zbyt dobrze. Nie? Zajebiście. Nie mamy apteczki. Mary Jane wróciła. Coś przyniosła. Tylko wodę. Znaczy dobrze, bo wszyscy potrzebują pić, a mieliśmy mało wody. Ale... Straciłaś walizkę i dalej nie mamy... picia. A dwie osoby są głodne i teraz trzeba będzie decydować. Tym razem wyślemy na ekspedycję Dolores, chyba to znajdzie. Strudzenie, wygłodzenie. Dobra, dostaniesz żreć, ale... Na jutro ekspedycja i... Idzie Dolores na tą ekspedycję. Ted już czuje się chyba trochę lepiej, zdrowieje. To skoro Ted wypoczął, to niech idzie na ekspedycję. A że jest chory, no to trzeba mu dać maskę gazową. A my? My jesteśmy bez jedzenia. Kto tu potrzebował pić? Mary Jane. Czarno to widzę. Jest bardzo źle, jeszcze mamy karaluchy. O nie! Pochorowali się, rudzielce potrzebują pić. No i zostaje nam... Obawialiśmy się, że wojsko się nas wypnie, ale w końcu się odezwali. Tak, dobra, dawajcie wszystko, co związane z wojskiem. Czemu? Dzieci zostały same, Timmy zwariował od kości trupa matki. Przecież ideał... Nie mamy jedzenia. Głód. To co za dźwięk? Galopujący koń, pospieszyliśmy do drzwi i ujrzeliśmy dwóch mężczyzn w średniowiecznych strojach. Źródłem dźwięku okazały się być dwa kamienie, które jeden z nich uderzał o siebie, podczas gdy drugi podskakiwał i udawał jeźdźca. Nieznajomi powiedzieli, że szukają jakiegoś antycznego kielicha, ale zgubili się nieco i ciężki już zerknijcie, ale nie zabierzcie.
nic nam nie dali. Warcaby nam dali, ja pierdzielę. Wody nie trzeba? Jeszcze nie. Gorzej z jedzeniem. Ted wraca i proszę przynieść zupę. Koniec. Już oni jeszcze... Ej, masakra, tylko 34 dni? Bardzo źle mi poszło. No nic. To by było na tyle w tym odcinku. Zrąbałem po całości. Może następnym razem pójdzie lepiej. Na razie.